W tym filmie zaprezentuję Ci kilka przykładów wykresów funkcji kwadratowej. No, a zacznijmy może od funkcji y równa się x kwadrat minus 2x minus 8. No i chodzi nam o to, żeby naszkicować wykres tej funkcji. Czyli tak, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Parabola jest symetryczna względem swojego wierzchołka, prawda? Czyli parabola to jest krzywa tego rodzaju lub tego rodzaju. No i wykreślić ją najłatwiej, znajdując na przykład wierzchołek i kilka punktów, na przykład wierzchołek i miejsca zerowe, o ile takie są. No więc zacznijmy od miejsc zerowych, czyli musimy rozwiązać równanie x kwadrat minus 2x minus 8 jest równe 0. Więc ja może teraz zaprezentuję taką metodę na znajdowanie pierwiastków równania kwadratowego. Właściwie to nie jest metoda, ale ona często w tych filmach angielskich, gdybyście spostrzegli, obejrzeli filmy angielskie, to tam zobaczycie, że ona jest wielokrotnie stosowana. No jest to, jeżeli współczynniki tutaj są dobrze dobrane, to rzeczywiście można pominąć ten etap rozwiązywania równania kwadratowego, czyli rozłożyć na czynniki liniowe taki wielomian drugiego stopnia, w taki sposób jakby no, bez rozwiązywania równania kwadratowego. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to metoda ogólna, tylko czasem, jeżeli współczynniki są dobrze dobrane, to łatwiej to czasem zrobić. No więc zaprezentuję może tę metodę. Powiedzmy, że chcemy zapisać x minus jakieś k razy x minus h. Może popatrzmy, wymnożmy taki iloczyn. Więc jeżeli wymnożymy taki iloczyn, to mamy tak, x razy x. X kwadrat, potem jest x razy h, czyli minus x razy h, potem jest minus x razy k i potem jest plus minus k razy minus h, czyli plus kh, czyli zapiszę to jeszcze raz, to jest x kwadrat minus, można napisać tak, plus x razy minus h minus k i plus k razy h. Czyli widzę, że muszę znaleźć dwie liczby, takie, których iloczyn jest minus 8, a suma jest 2. No, czyli trzeba nam znaleźć takie liczby, że k razy h jest minus 8, a k plus h jest równe 2. Prawda? Teraz tak, gdybyśmy chcieli uczciwie rozwiązać ten układ równań, to możecie sobie sprawdzić, to na przykład trzeba by wyznaczyć z drugiego równania h i wstawić do pierwszego i wtedy na k dostalibyśmy równanie kwadratowe. Czyli jeszcze raz podkreślam, nie jest to żadna nowa metoda rozwiązywania równania kwadratowego, ale po prostu czasem łatwo jest zgadnąć te pierwiastki, jeżeli one są dobrze dobrane. Czyli co? Czyli tutaj musimy znaleźć dwie liczby, których iloczyn jest minus 8, a suma jest 2. To na przykład 2 i no, minus 2 i 4. Prawda? Minus 2 i 4 spełniają ten warunek. Czyli w ten sposób x kwadrat minus 2x minus 8 równa się x plus 2 razy x minus 4. Czyli w ten sposób nasza funkcja ma postać y równa się x plus 2 razy x minus 4, czyli miejsca zerowe, no to iloczyn jest 0 wtedy, kiedy jeden z czynników jest 0, czyli miejsca zerowe to są x równe minus 2 x równe 4, czyli może zaznaczmy sobie tak, minus 2 jest miejsce zerowe i 4, raz, 2, 3, 4, tak, wierzchołek, teraz wierzchołek, parabola jest symetryczna, wobec tego współrzędna x wierzchołka to jest dokładnie w połowie pomiędzy pierwiastkami, czyli x wierzchołka to jest połowa, czyli 1 druga razy, no napiszmy tak, minus 2 plus 4, tak, to jest średnia arytmetyczna tych dwóch liczb, czyli punkt dokładnie w połowie, no i to jest 1.
A y wierzchołka, no to jest wartość tej funkcji w punkcie 1, czyli to jest 1 do kwadratu minus 2 razy 1 i minus 8. Czyli to jest ile? 1 minus 2 minus 8, minus 9. Czyli wierzchołek jest tu, będzie współrzędna x i minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak? No i może jeszcze zobaczmy, ile jest wartość, żeby jeszcze jakiś punkt złapać. Na przykład w punkcie 0, tak? Y od 0 to jest minus 8, prawda? To jest x kwadrat minus 2. Czyli w zerze jest minus 8 i to jest symetryczne, wobec tego tu jest też minus 8. No i to jakoś tak trzeba by to narysować. No, taka parabola. Trochę nie wyszła. O, i symetrycznie po drugiej stronie. Powiedzmy. O. No i teraz parabola może być tak lub tak i teraz ona jest ma ramiona do góry, jeżeli współczynnik przy x kwadrat jest dodatny. No, czyli to jest wykres tej funkcji x kwadrat minus 2x minus 8 i wtedy wierzchołek paraboli to jest jednocześnie najmniejsza wartość tej funkcji, prawda? X kwadrat minus 2x minus 8. Dobrze, teraz weźmy kolejny przykład. F od x równa się 2x kwadrat plus 6x plus 4. No może zapiszmy to, znowuż spróbujmy to tak rozłożyć na czynniki. To jest x kwadrat plus 3x plus 2. Czyli co, popatrzymy, musimy znaleźć takie liczby, dwie, prawda, których suma jest minus 3, a iloczyn jest 2. No, czyli minus 1 i minus 2 pracuje. Czyli to jest 2 razy x plus 1 razy x plus 2. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to metoda rozwiązywania równania kwadratowego. Jeżeli to równanie ma takie proste współczynniki, to można wtedy odgadnąć. Dobrze, czyli to są pierwiastki, czyli wierzchołek, x wierzchołka jest, czyli pierwiastki są minus 1 i minus 2, narysujmy, czyli tak, minus 1 i minus 2, x wierzchołka wtedy to jest połowa, czyli minus 1, minus 3 drugie. A y wierzchołka, no to jest wartość tej funkcji w punkcie minus 3 drugie, czyli co, 2 razy minus 3 drugie do kwadratu plus 6 razy minus 3 drugie plus 4, czyli to jest 2 razy 3 drugie, to jest 9 czwartych minus 6, tu można przez 2 skrócić, czyli to jest minus 9 i plus 4, czyli tu jest 9 drugich to jest 4 i 1 druga plus 4 to jest 8 i 1 druga minus 9, czyli to jest minus 1 druga. Czyli wierzchołek jest w punkcie tutaj minus 1 druga. No może jeszcze jakiś punkt, żeby ją narysować. Powiedzmy w punkcie wartość dla x równego na przykład 0. To y od 0 jest równe 4, czyli tu mamy tak 1, 2, 3, 4 i symetrycznie, czyli 1,5 w tą stronę, czyli tutaj. No i to jest, będzie jakaś taka parabola. O! 2x kwadrat plus 6x plus 4. I znowuż
współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, wtedy ramiona są do góry i wierzchołek to jest punkt, w którym ta funkcja osiąga najmniejszą wartość. No i może jeszcze jeden przykład. Mamy y równa się minus x kwadrat plus 10x minus 21. Może tym razem znajdziemy pierwiastki w uczciwy sposób, czyli rozwiążemy równanie kwadratowe. Minus x kwadrat plus 10x minus 21 równa się 0. Może wygodnie jest pomnożyć przez minus 1, żeby tu mieć dodatnie te liczby, czyli x kwadrat minus 10x plus 21 równa się 0. Czyli tak, no liczymy wyróżnik delta, czyli tak b, prawda? B, czyli minus 10 do kwadratu minus 4 razy 21 razy 1. Prawda? Tutaj może jeszcze, no tutaj mam 1, czyli a jest 1, b to jest tutaj, b jest minus 10 i c jest tutaj, c jest 21 i przypomnę, delta to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli to jest tak, 100 minus 4 razy 20, 84 i to jest 16, czyli pierwiastek z delty to jest 4 i mamy tak, x równa się minus b, czyli 10, minus 4 przez 2 lub x równa się 10 plus 4 przez 2, czyli to jest 6 przez 2, czyli 3, a tutaj jest 7. 7, czyli x kwadrat minus 10x plus 21 to jest x minus 3 razy x minus 7, a nasza funkcja to była minus to, czyli nasza funkcja to jest minus ten ilość, czyli y równa się minus x minus 3 razy x minus 7, czyli pierwiastki są 3 i 7, czyli tak, raz, dwa, trzy, raz, 4, 5, 6, 7. Wierzchołek jest w połowie, czyli x wierzchołka, no w połowie między 3 i 7 to jest 5. I teraz y wierzchołka, no to musimy policzyć wartość tej funkcji w punkcie 5, czyli co? Minus 5 do kwadratu plus 10 razy 5 minus 21. Czyli to jest minus 25 plus 50 minus 21. To razem jest 50 minus 46, czyli 4. Czyli tu jest tak, raz, dwa, trzy, 4. No i może jeszcze, żeby jakieś punkty złapać, powiedzmy, ile jest w x równym 2. Czyli x równe 2 to y od 2 równa się, ile jest y od 2? Minus 2 do kwadratu plus 10 razy 2 minus 21, czyli to jest minus 4 minus 21 plus 20, czyli ile? Minus 5. Czyli tu jest minus 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to jest to samo, symetrycznie tu będzie. No to już mamy te punkty i możemy narysować tę parabolę jakoś tak. No, trochę krzywa, ale ona musi być, prawda? To jest jej oś symetrii tutaj. Powinna być oś symetrii tej paraboli. No i widzimy, że tym razem wierzchołek jest, ramiona są do dołu, wierzchołek jest maksimum tej funkcji, czyli wierzchołek jest punktem O, gdzie funkcja przyjmuje wartość maksymalną, a to dlatego, że
tutaj współczynnik przy x kwadrat jest ujemny.